Kiedy powiedziałam, że planuję porzucić swoją karierę nauczycielki po to, żeby zostać kierowcą ciężarówki, wszyscy mi mówili, to nie jest zajęcie dla ciebie, to jest męski świat, na pewno długo tam nie pociągniesz. Postanowiłam jednak zaryzykować i pomimo wielu głosów sprzeciwu zrobić coś, do czego mnie zawsze ciągnęło. Nie było łatwo, rozsyłałam setki CV, a na rozmowy byłam zapraszana tylko jako ciekawostka. Jak już miałam szansę pokazać, co potrafię, to wciąż słyszałam złośliwe żarty i niemiłe uwagi. Na parkingach mówiono o mnie sierotka Marysia, chociaż wcale nie radziłam sobie gorzej niż inni kierowcy. Musiałam włożyć wiele pracy, żeby udowodnić, że jestem profesjonalistką i świetnie radzę sobie w trasie. Chociaż nie każdy dzień jest łatwy, to nauczyłam się wysypiać w kabinie ciężarówki i gotować najlepsze ubiany na parkingu. Teraz po tych wszystkich latach śmiało mogę powiedzieć, to nie jest męski świat, to jest mój świat. Teraz ty, bierz życie za rogi!